schon mal in Schir KGRFT? Im Russ? Nein, nein, die Russ. Ah, die Russ. I co on takie turmikisze? Chodź do mnie. Za wszystko odpowiada przypadek. Wylądowaliśmy na irańskiej wsi, mimo że plan był zupełnie inny. Po kilkudniowym pobycie w Bandar Abbas szykowaliśmy się na autostopową podróż do oddalonego o 600 km Chabahar. Zakładaliśmy, że przejedziemy tę trasę w jeden lub półtora dnia z ewentualnym noclegiem w namiocie. Jak wyszło w praktyce? Sami zobaczcie. Czas na trochę słońca i upału. Przypominam, w Teheranie jest zimno, powiedzmy zimno. Zaraz się nadrzepa ta śnieg. Kupiłam się też na śniadanie. Śniadanie, czyli banany. Niewiele osób wie, że w Iranie rosną banany na samym południu, ale takie bardzo malutkie, więc nie są produkowane, jakby nie są sprzedawane tak masowo. Jakie oczekiwania do śniadania autostopu na południu Iranu zimą? Będzie gorąco, aż się boję. Będzie mi chyba za gorąco. Autostop w prowincji Hormozgan okazuje się działać doskonale i to nawet w mieście. Szybko wydostajemy się na trasę i z samochodu osobowego przerzucamy się na coś większego. Czyli pierwsza podwózka 80 km, a mamy 700 do zrobienia. Jest Esme Szomaczyje? Jose. Esme Boris, Inzany Mane, Aleksandra. Maskę sunati bandari darim. I szoma mi tu maskę, masz chur fakat tu bandarabasa? Bandara, nie to warta. I tu tu Chabahar, hamczyni dare? Indzia? Aha, okej. Tutaj siedzimy. Jeden plecak. Pierwszy postój. Pierwszy autostop w tirze w Iranie. Chwila na odpoczynek. Zapadamy w taką jakby śpiączkę w tych tirach. Zobacz, jaka chatka ciekawa. Przesiadując na poboczu drogi, przykuwamy uwagę kilku osób pracujących na pobliskim polu. Wystarczy krótka wymiana zdań, by ochota na przerwę udzieliła się wszystkim. شما با ماشین بریم با ماشین جواب میسی ماشین میگیریم بریم وسیله بعد بریم چند کیلومتر است تو شهر خیلی دور نیست دور نیست یک کیلومتر نمیشه بریم خونه اونجا استراحت میکنی خونه ما اوکی بس سلام Jakiś typek nas zaczepił, jak wysiedliśmy z tira i podeszliśmy kawałek dalej na jakby takie zbiorowisko bakłażanów. Dostaliśmy bakłażan i też zostaliśmy zaproszeni do domu na chwilowy odpoczynek. Jedziemy na herbatę. W ogóle koleś nas zaprosił na odpoczynek, ale już nie powiedział, że wsiadacie do samochodu, ale nie ma samochodu, tylko machnął ręką, zatrzymał się jakiś inny koleś i stwierdził, że też nas zaprosił na odpoczynek, więc nawet nie wiem, do kogo teraz jedziemy. Ale mamy bakłażan, więc spoko. میرین خونه بنده خدا خوب من میخواستم شما رو برم خونه دیگه اینم گفت میریم مهمونه ما زیاد است خاطر تو جان چی یعنی شه پوکوسی تک تک گود میز میچاش تو بابای آرزو Wygląda na to, że dzisiaj dalej już nie pojedziemy. Kilka kilometrów od pola bakłażanu znaleźliśmy bezpieczną przystań na ten wieczór. Jak się okazuje, pan, który zabrał nas z drogi, jest organizatorem koncertów muzyki etnicznej. W jego domu często odbywają się próby wielu zespołów. Kto wie, może i dziś tak będzie.
Najlepsze w tym wszystkim jest chyba to, że takie sytuacje są w sumie dość normalne w Iranie. Trochę się od tego odzwyczailiśmy. No, że ktoś cię zaprasza w gości, potem ktoś inny cię zaprasza w gości i w sumie już nie wiesz, do kogo iść. Ty widzisz, jakie mają owoce? Cytryny im rosną w ogródku. Poczekaj, pokaż ten bokłażan, to może zasadzimy tu ten bokłażan. Salam, salam, Khoshbakhtam, mam Boris Hastan. Salam, Aziza. Fajnie, mam nul. مرسی. امروز بمونید، فردا بمونید، پس فردا بمونید، یک روز، دو روز، سه روز، هر چی خواستید بمونید. سوپر. پیتلوم گسپودش پویدیو دو منه. نمیشیش میز تگو شالیکا، موش کستیان چیز، ایش من ودامو. چیلی دستم پرزولنی نا چوتی شه کمفورتوو. این چیست؟ یه ساتلای زوباله؟ نه. Koło naszego nowego domu przejeżdżał się samochód. Taki pick-up sprzedający garnki i czajniki. Pewnie ci tu zrobimy jakieś drobne chyba kosmetyczne zmiany w tym, tak? Dobrze zrozumiałem. Ale teraz. A i teraz mogę dopiero pleść. Inci z burka. Inny. Dziury do was. To jest na nogi takie coś. Czand wacht tulmi kisze baroje tamam przodem. Ja tamam. Masz lampy. Nie. Darwis. Wcale nie jest takie łatwe, zobaczko na tym operuje. Po prostu miliony tych sznurków. I fajnie na banana. Pacific ciszy de. Ej, ty fajnie na banana. Berim pain. Berim pain. Berim pain. Alan, Alan. Ale. Gust. Gust, a. Gust. Has. Jakie to jest ciekawe. Tam jest cała taka altanka, na której mogliśmy usiąść, ale i tak rozłożyli wielki dywan. No, widzisz, próba. Zaczyna się schodzić coraz więcej ludzi. Boris, Khoshbakhtam. Salam, Boris, Khoshbakhtam. Ile ludzi się zeszło? Chyba z 10 osób. شما موزیری کجایت گرفتی؟ پدر یعنی پدر که جد آباد من پدرم شغل ما همی بود فکر میدونم حالا پس شما پا مدرسه موزیری نرفتی؟ بله مدرسه نه کلاس نه آه واو شما هر روز تمرین کنید؟ نه عروسی شادی چیزی بیدون ما بره Wyglądają. No. Impreza się właśnie skończyła. Skończyła się zaraz po tym, jak muzycy musieli wejść już do chaty. Cała ta rodzina zeszła na dół i powiedziała, że jakby cała górna część domu jest dla nas. Przez olbrzymie, cały ten salon, wszystko. I śpimy oczywiście w salonie na podłodze. Pokoje. Mamy trzy pokoje kuchnia teraz. My już do tego przywykliśmy, ale wielu Polakom to się wydaje dziwne, że na przykład bogate irańskie rodziny często śpią przykładowo na podłodze albo mają łazienkę na dworze. Tutaj akurat mówię o południu, ale jest to całkiem normalne. Ciężko nie lubić zimy na południu Iranu. W styczniu temperatury w prowincji Hormozgan oscylują w okolicach 20 stopni. To idealne warunki pod autostop. Wieje ciepły wiatr, a my jedziemy dalej. A salam, shama kajja miri? Siri, salam. Oblin. Heli mamnun. Man Boris Hastam, inzane mane Aleksandra. I shama Siri dbara bidare? Tare. In nazdike? Chante kilometr? Fasili dare bo chabahar. Parvoz? Hawapeyma? Na, na, ma hawapeyma nis. Hawapeyma dus naeram. Man heli tu zdram rustai bebinit. Ah,
Ba, chyba pejman nimi tu nim. Zostaje. Ale nami beli? A? Ma się mabio? A, chosial mi się ma. Minim się mam mi beli mi teraz, mi teraz. I chune się ma na zdikę, a z dziadę? Ale, ma się mam mi beli mi teraz, mi teraz. Mi gardu ni maks, my girin bad by ni dziaba. Okej? Mi mu ni? Mi mu ni chune ma. Okej, okej. Okej? Ura! No i stało się. Droga do Chabahar zajmie nam chyba trochę dłużej niż planowaliśmy. Ale cóż, czas poznać kolejną irańską rodzinę. Dajemy poczęstowanie orzechami, ale musimy je otwierać. Łapskami. Bez dziadka do orzechów. Hejli rohatas, szekar. Tu lahestan gerdu darim, amma hejli sachtes baruje, szekar. Tu je lahestan. Uno mira madrese alon, ja tatile. No la mira madrese, tatile tu tabes tu nas. Doma heta cila darim. Man fardo miram adrese, imtihan midam, dige miam khune. I to adrese duz dari? Aslan duz nedaram. I zabane inglisi tu madrese, tu madrese hast? Chant saate baroye yek hafte? 4 saat. 4 saat. Are inglisi, ben man kitabam behen neshun midam. Okay. Masalan chi beledam? What's your name? Uh-huh. How old are you? خیلی چیزا مثلا دیگه چی بگم. How are you? How are you? ها اینا آره اینا رو بلدم. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? خیلی چیزا بلدم ولی کوچیک. چیزای کوچیک بلدم. مثلا خیلی بلدم. ما بیرون چند بار اومدی؟ چند بار؟ دو بار. این دومین باره؟ آره آره. چند سال قبل اومدی؟ اول بار 3 سال پیش بود. هنوز ازدواج نکرده بودیم. آره آره آره. تنهایی اومدی؟ نه نه نه. بخم. جابا. همیشه پشتم. تاک تاک. سپردالی ساموفود؟ تاک. واو. Siedzieliśmy na takim przystanku w samochodzie bardzo długo, nie wiedzieliśmy za bardzo o co chodzi. Okazuje się, że oni ten samochód sprzedają i z niego właśnie wsiadamy. Witajcie za bardzo. Ale. Jak ci się podoba nowa fura? Asiangi! Tu nasza mańdzia? Czyli podsumowując, przejechaliśmy kolejne 60 km dzisiaj i znowu zostaliśmy zaproszeni. Jest moja ręka. Ile baskuje Arusi? Ale. Dobra, patrz, co tu? Okay. Okay. Razem, razem, razem. Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź. Patrz tam, tam, tam. Widzisz tam? Ty w ogóle widzisz cokolwiek przez to? Nie. Pas. Szata Heidi. Szata Heidi. Parda Szama Bobi. Okej. Mega dziwi nas fakt, że jemy sami. My jemy w tym pokoju, w salonie, a oni jedzą w kuchni. Ale wczoraj było dokładnie to samo, pamiętasz? Jak w trakcie tej imprezy przyszli ludzie i część z nich jadła w innym pokoju, a część jakby w drugim. Poranek, 7 rano, kolejny dzień w gościach i kolejny dzień, podczas którego będziemy próbowali dostać się gdzieś dalej. Trzeci dzień na trasie do Chabahar powoli przybliża nas do następnej prowincji, Beludżistanu. To jeden z najbardziej charakterystycznych regionów Iranu, posiadający własny, odrębny język. To również miejsce, które w opinii Irańczyków uchodzi za najbardziej niebezpieczne w kraju. Zatrzymaj się, bo już się zatrzymuję. Tak? No. Tu w Iranie widzę, że pierwszy kciuk, pierwszy stop. A nie, jedzie na stację. Zjeżdża ten. Dobra, okej. Okay. Coś ale dalej za nim jedzie? Zrobiło się cicho w końcu. I gorąco. I mamy niesamowitą przestrzeń do opania stopa i szukania nowych przygód.
Ten sam patent uprawialiśmy w Brazylii. To znaczy opieranie się o plecaki. Tworzenie sobie jakiegoś minimalnego cienia. Bo nie ma innej możliwości. Załapać. Znowu jadę. Salam. Trzymaj kociabry. Bo na rak. In mechun na razy Irani. Czy ma kodzia miri? Ma ko... Czad kilometr? Tak, sa do 50 kilometr. To się ma beluci kasti? O, beluci. I się ma beluci baladi? Ale beluci baladi. Ale di forsi so bad mi kunam. Mi dunam, mi dunam. Beluci asa. Ok. Zabane beluci, hej li szabika zabane farsi? No. Zabane beluci, bishdar, kalamot inglisi, Urdu. Waka? Yes. And Inglisi Gilos. Gilos. Okay? Okay. Baluchi Gilos. Mm-hmm. Farsi Liwan. Okay? Tokmamor. Hey. Oh, Baluchi we give egg. Oh, Waka? To Baluchi Tokmamor Yani egg. Yes. Shuma Stalige Masalan. دولت به شما هزینه میدن میری برای گردش نه دولت به ما پول نمیده آها اوکی مردم بلوچی خیلی مهمون عوضی هستند اما تو تهران مردم میگوید که بلوچستان یک کم خطرناکه نه دروغ گفتم بلوچستان پان کتری زبیره ناس نا ستوپا یست دوستافسوم ریب بارزو دوبره زنا اکولیچنه پورتی ای ویبرژه. Proponuje nam więc przejażdżkę na pobliską plażę. اینجا باشیم و اونجا اینجا آفتاب نمیاد که من خیلی اوکی. خیلی زود دارم خورشید داره یا خورشید نداره چیز نو в гостиня Powiedz co się stało. To co się dzieje za każdym razem, jak łapiemy tu stopę. Mama jest tu. Ale tu była? Światło padło, ale nie ma problemu. Uszta trwa. Mijają 3 dni i 3 noce, a my cały czas nie dojechaliśmy do Chabahar. Jednak to nie powód do zmartwień. W Iranie po prostu podróżuje się trochę wolniej. Ciężko robić to inaczej, przynajmniej w prowincji Hormuzgan. W następnym odcinku zobaczymy, jak będzie dalej w Beluchistanie.